Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale, w filmie dosyć nietypowym, gdyż dzisiaj oczywiście pozostajemy w świecie FIFA, natomiast podchodzimy do niego bardziej technicznie, bardziej od strony sprzętu, gdyż ku mojemu zaskoczeniu przez wakacje bardzo często spływały do mnie pytania odnośnie tego, na przykład na jakim monitorze grałem w FIFA 19. Na moich live'ach jeszcze z okresu, kiedy regularnie grałem Foot Champions, ludzie zadawali pytania na przykład o mojego pada, więc dzisiaj wasze wątpliwości postaram się rozwiać, a na FIFA 20 planuję również taki odcinek bezpośrednio w samej grze, czyli oczywiście ustawienia mojego pada, ustawienia kamery i tym podobne. Także jeżeli go nie chcecie przegapić, to koniecznie subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, a teraz przechodzimy już do właściwej treści tego odcinka. Naturalnie warto rozpocząć od platformy, na której najbardziej opłaca się grać w FIFA 19, no a już w przyszłości, już za parę tygodni w FIFA 20. Otóż obecnie dostępne mamy tak naprawdę trzy, bo jest PlayStation 4, Xbox One oraz oczywiście PC, można tutaj mówić gdzieś o Nintendo, jakichś innych konsolach, natomiast te trzy są takimi głównymi, nad którymi warto się skupić. No i teraz rozróżnijmy konsole od PC. No niestety, jeżeli chodzi o PC, to niecały 1% graczy na świecie, przynajmniej patrząc po wynikach sprzedaży, gra na tej platformie, jeżeli chodzi oczywiście o FIFA. Dodatkowo, no nie ukrywajmy, jeżeli chodzi o graczy, to najczęściej są to gracze z Polski albo jeszcze trochę bardziej ze wschodu, czyli gdzieś Rosja, Ukraina. Turnieje, które są teraz organizowane, raczej nie biorą pod uwagę tej platformy. Także na waszym miejscu, jeżeli miałbym myśleć na tym, gdzie grać w FIFA, to zdecydowałbym się na konsolę. No ale teraz odwieczna walka Xboxa z PlayStation. Zresztą ta walka będzie jeszcze kontynuowana, ponieważ już niebawem wychodzi PlayStation 5 oraz nowa konsola od Microsoftu. Także pewnie będziecie mieli dużo innych też filmów jeszcze szczegółowiej omawiające te konsole. Natomiast skupiając się na FIFA, tak naprawdę moja odpowiedź was może zaskoczyć, ale te konsole praktycznie się nie różnią. To znaczy, jeszcze parę lat temu proponowałbym wam Xboxa, ponieważ tam były dostępne wtedy jeszcze legendy. Obecnie, jeszcze rok temu, prawdopodobnie gdzieś tam mówiłbym, że raczej PlayStation to jest ta platforma, którą bym wybierał, przez fakt, że po prostu było ono bardziej wspierane przez FIFA. Przez Electronic Arts. Natomiast obecnie faktycznie w tych reklamach częściej pojawia się PlayStation, więc jak już totalnie nie wiecie co wybrać, to moim zdaniem bierzcie PlayStation, bo jeżeli pojawi się coś unikatowego, to szybciej na tą konsolę niż na konsolę od Microsoftu. Jednak podejmując tą decyzję, powinniście wziąć zupełnie czynniki pozafifowe. To znaczy, na czym grają wasi znajomi? To jest najważniejsza rzecz, wybierając konsolę. No i druga sprawa, jeżeli nie bierzecie konsoli tylko i wyłącznie pod FIFA, ale interesują was również inne tytuły, to zainteresujcie się tytułami, które są tylko i wyłącznie dla danej konsoli. Bo pojawiają się gry, które wychodzą na przykład tylko na PlayStation 4, więc jeśli chcielibyście w te gry pograć, no to wtedy oczywiście decydujecie się na konsolę od Sony. Jeżeli wychodzą gry na Xboxa, no to bierzecie konsolę od Microsoftu. Także no, tak naprawdę w FIFA nie ma to większego znaczenia. Druga sprawa to pady i to jest kwestia, nad którą myślałem, że nigdy się nie będę tutaj pochylał, bo przyznam szczerze, że zawsze myślałem, ej, no w sumie to są tylko oryginalne pady, zawsze trzeba polecać czy DualShocka 4 w przypadku PlayStation, czy oryginalnego pada od Xboxa w przypadku konsoli od Microsoftu, a tutaj okazuje się, że naprawdę ten rynek zaczyna się rozwijać, zaczyna być dużo padów, które, uwaga, tutaj sobie wezmę ściągę, oferują wam konfigurację przez aplikacje mobilne, możliwość podłączenia do wielu konsol, czy na przykład możecie mieć jednego pada i sterować nim zarówno PlayStation, Xboxem oraz PC. Możecie mieć oczywiście też dodatkowe guziki, które można odpowiednio zaprogramować i to jest chyba tak naprawdę jedyna opcja, która gdzieś tam jakkolwiek do mnie przemawia, aczkolwiek i tak jeśli chodzi o FIFA, to standardowo polecałbym wam raczej te oryginalne pady. Dlaczego? Otóż ja osobiście miałem możliwość grania na padzie, gdzie miałem jeszcze dodatkowe dwa guziki, troszeczkę inaczej zaprogramowane. Wtedy to były zaprogramowane jako strzał i podanie po prostu, więc nie były to żadne kombinacje. Natomiast na przykład przy tych bardziej rozwiniętych padach możecie sobie zaprogramować jeden guzik jako na przykład ruletkę albo la croquette, czy na przykład jako podwójne uderzenie załóżmy, aczkolwiek to wam nie pomoże w time finishingu, bo on zawsze ma jakby różny czas reakcji. Tak czy inaczej, jeżeli chodzi o te pady, to raczej nie są one warte swojej ceny, bo najczęściej kosztują powyżej na przykład 600 zł. Natomiast warto wiedzieć, że coś takiego istnieje, natomiast nie ma to przełożenia na czas reakcji, nie ma to przełożenia tak naprawdę na waszą grę, ewentualnie mogą one trochę wygodniej leżeć w ręce, ale ja osobiście chyba nie dopłacałbym 400 do takiego
zakupu. I czas na danie główne, czyli monitor. Oczywiście panuje pewne przekonanie, że dużo osób FIFA woli grać na dużych monitorach, bo dużo widać, są większe emocje itd., itd. Do tego trochę przejdziemy później, natomiast e-sportowcy raczej przeczą tej teorii. Najczęściej wybieranymi wielkościami monitorów to są monitory między 23 a 27 cali. I na co warto patrzeć? No na pewno warto patrzeć na częstotliwość odświeżania oraz na opóźnienie. To są takie dwie główne cechy monitora, na które gracz powinien zwracać uwagę. Oczywiście no, to jest tak bardzo amatorsko teraz tłumaczone, jeżeli będziecie szukać jakichś tam bardziej profesjonalnych informacji, to raczej na kanałach technicznych. Natomiast w tym momencie, tak jak przejrzałem rynek monitorów, to najlepszym, który znalazłem, takim najciekawszym w stosunku jakość do cena, moim zdaniem był monitor LG 24GM79G, który w tym momencie kosztuje w okolicach 800 zł. No i oferuje Wam właśnie 1 milisekundę opóźnienia oraz 144 Hz. Ja jednak swój monitor na przykład kupowałem trochę ponad pół roku temu i wtedy zdecydowałem się na LG MP59G, którego opóźnienie również wynosi 1 milisekundę, natomiast ma już 75 Hz, jeżeli chodzi o prędkość odświeżania. I nie ukrywam, że zrobiłem to czysto przez jakby względy finansowe. To znaczy wtedy udało mi się znaleźć całkiem fajną promocję, gdzie ten monitor wyrwałem za 350 zł, kiedy nawet teraz jego cena to jakieś 450 zł. Także warto tak naprawdę zainteresować się tą marką, jeżeli chodzi o LG, mimo że nie jest to żaden materiał sponsorowany. Na pewno możecie też znaleźć fajne monitory od MSI-a, wydaje mi się, że Benku coś tam i Yama. To są takie jeszcze inne firmy, które gdzieś tam coś w tych monitorach fajnego wyprodukowały. No natomiast ja osobiście, jakbym miał kupować, to raczej zdecydowałbym się na tamten. Natomiast też wiem, że jak na kanał fifowy, średnia wieku na moim kanale jest dosyć wysoka, więc spodziewam się, że na ten kanał trafią też ludzie, którzy raczej szukaliby czegoś na przykład do salonu, czyli szukaliby jakiegoś telewizora, czegoś, co mogłoby zarówno służyć w momencie, kiedy przychodzą koledzy i trzeba pograć FIFA przy orężatce jakiejś, ale również wieczorem, jak na przykład chce się człowiek położyć z dziewczyną i obejrzeć jakiś film czy serial. No i zacząłem też przeglądać rynek telewizorów, bo zaczęło mnie to ciekawić, czy telewizory też mogą gdzieś tam być e-sportowe. I tu zainteresował mnie telewizor TCL 50EP680, który chyba jest dosyć nowym produktem na rynku polskim, ale generalnie TCL, mimo tego, że jest chyba z tego, co czytałem, drugim producentem telewizorów na świecie, to teraz na ten rynek polski bardziej się otwiera. I dlaczego ten produkt mnie zainteresował? Ponieważ szukałem sprzętu, który, jeśli chcielibyście zacząć swoje jakieś przygody sportowe w jakichś turniejach, czy pograć na trochę wyższym poziomie, to również będzie do tego odpowiedni. Tutaj wyczytałem, że ten input lag, czyli opóźnienie między tym, co naciśnięcie na kontrolerze, a to jak szybko pojawi się to na waszym telewizorze, jest minimalny, także to jest absolutnie kluczowa rzecz właśnie na tym wyższym poziomie, żeby jak najszybciej pojawiały się te ruchy, które kliknęliście na kontrolerze na waszym monitorze, czy w tym przypadku na waszym telewizorze. No oczywiście dodatkowo w kwocie tych 2200 zł dostajecie tutaj 50 cali, czyli duży ekran, gdzie no, jak będziecie grać z kumplami, to nikt sobie zasłaniać na pewno nie będzie. Dodatkowo dużo takich funkcjonalnych ułatwień, czyli dosyć łatwy dostęp do Netflixa, do YouTube'a. To jest coś, co Wam się na pewno będzie przydawać, jeżeli będziecie chcieli oglądać tak zwaną telewizję internetową, czy właśnie rzeczy, które gdzieś pojawiają się w sieci. No i z racji, że jest to telewizor, to automatycznie możecie oczywiście korzystać z normalnej telewizji, czy naziemnej, czy jak macie jakieś pakiety kupione, to również możecie na nim je odtwarzać. Także wydaje mi się, że występuje tutaj fajny stosunek jakości do ceny, no i przede wszystkim stosunek tego e-sportowego zacięcia z codzienną funkcjonalnością. No i to by było tyle, jeśli chodzi o FIFA, bo my tutaj nie potrzebujemy myszki, klawiatur. Wydaje mi się, że poruszyłem każdy sprzęt, który może użyć gracz FIFA. Specjalnie jeszcze rozdzieliłem tą sekcję telewizorów i sekcję monitorów, ale jeśli o czymś zapomniałem, to koniecznie dawajcie znać w komentarzach. Również pamiętajcie o tym, aby koniecznie subskrybować kanał, żeby nie przegapić odcinka, w którym jak już wyjdzie FIFA 20, pokażę Wam moje ustawienia kontrolera, moje ustawienia ekranu, czyli tego, na jakiej gram kamerze, gdyż postaram się znaleźć najbardziej optymalne ustawienia. No i oczywiście zapraszam Was jak zawsze do zostawienia łapki w górę pod tym materiałem, będę bardzo wdzięczny, a teraz już się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, na razie i piona!